Jako ludzie żyjący w XXI wieku możemy na własne oczy obserwować ogromny rozwój technologiczny naszej cywilizacji. Smartfony, komputery i internet to dobra technologiczne, z których my, młodzi, korzystamy najczęściej. Dzięki nim nasze możliwości są prawie nieograniczone. Jednak warto pamiętać, że każda innowacja może stworzyć pewne zagrożenia. Niezliczona ilość reklam w telewizji, ogrom audycji radiowych, masa artykułów na blogach i w gazetach, czy posty w mediach społecznościowych to przyczyna przesytu informacji, którego skutkiem jest zagrożenie związane z fake newsami. Nazywam się Filip Piątek i moim zadaniem jest uświadomienie Ciebie, drogi widzu, o zagrożeniach, których przyczyną są fałszywe informacje. Fake newsy to nieprawdziwe lub częściowo nieprawdziwe wiadomości, najczęściej o charakterze sensacyjnym, które publikowane są w mediach, by wprowadzić odbiorców w błąd w celu uzyskania korzyści przede wszystkim finansowych czy politycznych. Oczywiście możecie powiedzieć, że normalna przecież jest chęć zyskania na przykład większego majątku czy potencjalnych wyborców, jednak musimy mieć na uwadze fakt, że fake newsy potrafią zniszczyć innemu człowiekowi życie. Jeśli chcemy żyć w społeczeństwie opartym na szacunku, równości i zaufaniu, to bez wątpienia należy zakończyć erę fake newsów i manipulowania odbiorcami. No i najważniejsze, każdy z nas może pomóc w walce z fake newsami. Nie chodzi tu nawet o tworzenie specjalnych kampanii uświadamiających obywateli, lecz o zwyczajne sprawdzanie źródeł informacji, które zdobyliśmy, przeglądając media społecznościowe, czytając internetowe gazety czy oglądając telewizję. Sprawdzenie, czy dana informacja jest prawdziwa, jest szczególnie ważne, gdy chcemy udostępnić ją dalej. Bądź dobrym obywatelem, nie rozsyłaj fejków.